Są symbolem ulotnego piękna, którym można zachwycać się tylko przez chwilę. Bańki mydlane. Ich puszczanie to ulubiona zabawa dzieci, bo gdy jedna bańka pęknie, można puścić następną i jeszcze jedną i jeszcze 1000 albo milion, tak jak na rynku we Wrześni. To tutaj prawie 1000 przedszkolaków świętowało Dzień Dziecka na happeningu Mydlane Bańki. Imprezę zorganizował portal internetowy nowawrześnia.pl. Chcieliśmy zrobić coś oryginalnego dla dzieci. Rok temu tą imprezę zorganizowaliśmy dzięki Urzędowi Miasta. W ciągu 4 dni tak naprawdę to była spontaniczna akcja. Udało coś się zrobić, powiązaliśmy to razem z obchodami Dnia Dziecka. Myślę, że jest to coś oryginalnego, czego jeszcze tutaj nie było. Coś takiego jest w Poznaniu organizowanego, ale tam jest inna jakby grupa odbiorców. Tutaj jest specjalnie dla naszych dzieciaków tutaj, a młodzież, dorośli, opiekunowie przychodzą jakby dodatkowo i bawią się razem. A czymże jest mydlana bańka? Sferyczną błoną wypełnioną powietrzem powstałą z mieszaniny wody z mydłem lub detergentem. Rola mydła polega na zmniejszaniu napięcia powierzchniowego w wodzie, z której robi się bańki, oraz na stworzeniu cienkiej warstwy na powierzchni wody. Dzięki temu otrzymujemy cienką, trójwarstwową błonę, dzięki której konstrukcję utrzymuje zmniejszone napięcie powierzchniowe wody. Uff! Dość naukowego wykładu, bo puszczanie baniek to przecież świetna zabawa, nie tylko dla dzieci. Na wrzesińskim rynku bańki puszczali też rodzice i opiekunowie przedszkolaków. Happening pomogło zorganizować przedszkole Miziuszatek, a akcję wsparł Urząd Miasta i Gminy Września. Za rok też będziemy puszczać bańki. Już teraz zapraszamy nie tylko najmłodszych.